szanowna publiczności, spotykamy się dzisiaj w tak zacnym gronie i w tak znamiennym miejscu, bo na placu Piotra Borowego pod murem Ojców Niepodległości w Lipnicy Wielkiej, na wydarzeniu, na promocji niezwykle ważnej publikacji pod tytułem Ani za cały świat. Historia małżeństwa Mików. Będziemy szczególnie mówili o jednych z największych naszych bohaterów. Bohaterów orawskich, ale i bohaterów polskich. O Mikach. Bo właśnie dla nich ta dzisiejsza publikacja powstała. I powstała ona przede wszystkim też dla nas. Po to, byśmy poznawali Józefinę, byśmy poznawali Emila. I dostrzegli, jakie to były wielkie dla nas osoby. Dzisiaj o Józefie i Emilu porozmawiamy z naszymi autorami. I to pierwsze z pytań, takie bardzo ogólne, chciałabym skierować do pomysłodawców książki. Do pana Roberta Kowalczyka, pani Karoliny Kowalczyk. Proszę mi uchylić rąbka tajemnicy, jak to się wszystko zaczęło. Skąd pomysł na książkę, którą dzisiaj przed sobą mamy? No i ile czasu trwały przygotowania do wydania książki, prace redakcyjne? Sam pomysł na powstanie takiej książki, no może to nie jest książka monograficzna, bo pewno Józefa doczeka się takiej pełnej historycznego opracowania, ale pomysł się zrodził w rocznicę jej śmierci, 80. rocznicę tragicznej śmierci. I wtedy już zaczęliśmy pracować nad tą publikacją. Udało się nam zdobyć środki z projektu, to także nas zmobilizowało. I później zastanawialiśmy się, jaką formę przyjąć to wydawnictwo. Podzieliliśmy na kilka tematów. Więc najpierw pierwszy rozdział zgodziła się nasza przyjaciółka Gosia Liśkiewicz, że przedstawi Mików w takim szerokim kontekście historycznym. Później zastanowiliśmy się, kto ma napisać o działalności niepodległościowej i pomysł Karoliny, żeby zwrócić się do doktora, bo zachwycił nas wypowiedzią o Centrum Salwatorskim. Ja tak nieśmiało napisałem, pewno pan doktor się nie zgodzi, a tutaj jest odpowiedź, że bardzo chętnie, że dziękujemy bardzo. Natomiast ja zająłem się działalnością kulturalną, a Basia społeczną, a zamyka całą książkę rozdział Karoliny, dziedzictwo Mików, tak szeroko pojęte, to o czym pewno będzie jeszcze mówić. Ja jeszcze tylko dodam, że ta książka jest też odpowiedzią na taki deficyt książek o Józefinie, ponieważ jak wiemy, wiele osób nas pyta o wydawnictwo pani Basi Skamy tutaj obecnej. I my niestety musimy powiedzieć, że nakład się wyczerpał. Ale też zawsze pisane życiorysy dotyczące też tego życia cywilnego. Tak, ta oficerskie, wojskowe, przy każdej próbie biograficznej to jest cenne źródło. I korzystałem też z materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej. Z jednej strony to są rzeczy, które pozostały po Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a więc te, które dokumentują zbrodnie dokonane przez Niemców. I tutaj można było na temat Józefy Mikowej coś znaleźć. Korzystałem z udostępnianych w Instytucie Pamięci Narodowej na teczek związanych z Czesławem Hake, czyli współpracownikiem Józefy i Emila z tajnej organizacji wojskowej, który z jednej strony był prześladowany przez komunistów, z drugiej strony na jakiś czas szantażem udało się komunistom zwerbować go do współpracy, z czego wielokrotnie próbował, aż w końcu mu się udało wywinąć. Więc różnego rodzaju zeznania o tych czasach wojennych, które jego zdaniem nie mogły już nikomu zaszkodzić, w tych aktach są zgromadzone, to pozwalało uzupełnić czy zweryfikować inne informacje. I też jest tak, że była taka ważna postać, kilka było. Jak Państwo popatrzą na wojsko II Rzeczypospolitej, to tam są sami mężczyźni. Jak popatrzymy na konspirację drugowojenną, tam jest dużo kobiet, nawet takich, które zajmują najwyższe stanowisko. Tak jak Józefa Mikowa, jak
chociażby kierowniczka Łączności Zagranicznej Emilia Malesa Marcysia w Komendzie Głównej AK. Jedną z takich ważnych postaci była Elżbieta Zawadzka-Zo, też kurierka. I w Toruniu powstał na bazie tej postaci taki zbiór dokumentów o kobietach uczestniczących w konspiracji. Tam jest też pokaźny zbiór informacji o Józefie Mikowej. To jest udostępniane powszechnie, więc z tego również korzystają. Znaczy ja starałam się pokazać to na takim szerszym kontekście, żeby dlaczego to kółko rolnicze, to, że tu wieś i tak dalej, to jest jedna sprawa. Ale przede wszystkim właśnie jakie to było ważne, jakie to było trudne. A już sprawa ogrodnictwa, czy tam też zwracam uwagę na to, że chciano tutaj zrobić taką, takie miejsce, żeby nie tylko do Zakopanego, to Ferdynand Machaj głównie zabiegał, żeby Orawa była takim miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżają na wypoczynek. I chyba to się stało, bo tu widzę dużo jest tych ludzi, którzy przyjechali chyba odpoczywać w Lipnicy. A wtedy to rzeczywiście była taka pionierska działalność. No i troszkę może na marginesie właśnie jak Józefa pomagała. Ktoś musiał pomagać ludziom, gdy potrzebowali takiej pomocy lekarskiej. Przecież nie miał kto. A jak ktoś wykształcony i chciał pomagać i nie bał się przede wszystkim, no to ludzie po taką poradę do takiego człowieka szli. Głównie też współpracowała tam z aptekarzem z Jabłonki, w związku z tym wiedza była i ziół tutaj na Orawie nie brakowało. Mój rozdział, który pokazuje, jak my dzisiaj tych Mików czcimy, czy mamy w szacunku, pokazuje, że warto i że kondycja tego szacunku dla Mików jest i ma się dobrze. Naprawdę tych śladów naszych bohaterów jest dużo. Począwszy od szkoły podstawowej tutaj naszej lokalnej, która nosi ich imię i naprawdę robi bardzo dużo, żeby pokazywać lokalnie wielkość tych osób. Ja bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie powstały dwa filmy telewizyjne, które wyemitowało zarówno TVP Historia, jak i TVP Kraków. Są to filmy właściwie dwa zupełnie różne, a o naszych bohaterach. Jeden film o Józefinie, Kobieta Ryś, drugi film o małżeństwie. W nas wzór musi powstać. Dzięki tym filmom również możemy pokazać szerszemu gronu całej Polsce, jak wielkimi ludźmi byli zarówno Józefa, jak i Emil. Ale co jest chyba najbardziej wartościowe, ta świętość Mików to nie jest świętość, o jakiej Państwo myślicie, bo to są święci tak naprawdę codzienni. Oni są święci przez to, że byli ze społecznością. Oni tej społeczności pomagali rozwiązywać różne problemy. Byli bardziej wykształceni w tych czasach niż reszta społeczeństwa tutaj lipnickiego, dlatego i orawskiego, dlatego pomagali leczyć, pomagali pisać różne pisma do urzędów. Oni byli z tym ludem i to jest głównie ich świętość, ale świętość też taka, że w momencie trudnej oni byli z Bogiem, oni się trzymali mocno Boga i przez to pewnie była w nich ta siła, która nie pozwoliła zdradzić nikogo z konspiracji.